To jest niegrywalne. To jest niefajne. Nie. Duży minus. Oj, duży minus. Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam was na kolejny odcinek z Let's Playa związanego z najnowszym rozszerzeniem do The Sims 4, więc z góry przepraszam, jeżeli będę coś lamić, jeżeli czegoś nie odkryję, będę próbować sobie teraz pograć. Jak wiecie, jestem już za przeglądnięciem obiektów, jestem już za przeglądnięciem trybu budowy. Na razie moja opinia jest taka, że jeżeli nie jesteście fanami Star Wars, to nie kupiłabym tego w cenie 90 zł, dlatego że sam build i sama budowa i kas nie są na tyle uniwersalne, żeby było sens do tego w ten sposób podchodzić. Podejrzewam, że pewnie inne zdanie będą mieć fani Star Warsów, ja pewnie gdybym miała teraz, nie wiem, recenzować The Sims 4 Konoha, to siedziałabym i piszczałabym na każdy obiekt, który bym znalazła w trybie budowy i który by nawiązywał właśnie do Naruto. To, gdzie ja jestem trochę zaświrowana na punkcie Naruto, to jest jedna z moich ulubionych anime, więc no, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, no jak dla mnie nie są one uniwersalne, ja nie jestem fanem, więc nie znam, więc podobały mi się, ale nie aż na tyle, więc skoro my mamy wziąć urlop, żeby polecieć na to batu, chociaż ja byłam przygotowana na robienie w jakiejś kosmicznej rakiety, no to bierzemy ten urlop i zobaczymy, co tam się będzie dalej działo. Wspólny urlop Ad Wilson, no to lecimy na to batu. Ale tutaj też mamy mega porównanie na zasadzie, jak zmieniło się The Sims. Tutaj mamy granitowe kaskady, czyli to jest jedno z pierwszych rozszerzeń, które, jak nie pierwsze rozszerzenie, które wyszło do The Sims 4. Spójrzcie na tę miniaturkę, a jak detaliczne są już te dwie następne. Dużo ładniej wyglądają. Także lecimy na to batu i zobaczymy, co się będzie działo. Przede wszystkim mapa jest dopracowana, co jest też nowością, ponieważ ostatnio w rozszerzeniach mapy są takie zaniedbane, nie ma tutaj dużo detali, nad czym ja ubolewam osobiście, ponieważ ja bardzo lubię takie ładne wyglądy. Wiadomo, że fani gry The Sims tworzą własne wersje mapek, takie upiększone wersje mapek, żeby to było bardziej takie kolorowe. Ja się cieszę, że wreszcie tutaj mamy wersję taką ładną, ale pierwsze co widzę, to to, że nie mamy żadnej parceli do budowy, co jest bardzo przykre, ponieważ wiadomo, The Sims przede wszystkim dla mnie osobiście słynie z budowy, więc średnio. No i lecimy sobie popatrzeć, co my tutaj mamy. Przede wszystkim obóz ruchu oporu, czyli to jest ta taka jakby kotwica. Obóz ruchu oporu ukryty jest głęboko w lasach Batu. Podobno możesz tam spotkać Vi. Vi czy Vi? Vi chyba. Jakby było Vi, to byłoby samo V, a jak jest I, no to Vi, podejrzewam. Moradi. Słynną szpiegę. Ginię? Cóż to za łamacz językowy? Ruchu oporu, jednak zanim członkowie organizacji przyjmą cię z otwartymi ramionami, musisz zdobyć ich zaufanie. Stacja Czarna Iglica to centralny obóz Batu. Możesz tu znaleźć kwaterę, kantynę, ogi, sklep z antykami do Kondara oraz sporo miejsc, w których można zjeść lub się napić. Jeszcze jedna uwaga. Bo ja czasami, jak będę tak czytać, wiecie, wytężać wzrok i patrzeć. Dlatego, że mam soczewki w oczach, bo wiecie, ja mam dużą wadę, a w soczewkach bardzo źle mi się patrzy na ekran. Ale niestety okulary znowu są tyle problematyczne. Nie wiem, czy będę wycinać green screena, czy nie będę wycinać, ale jak będę wycinać, to niestety odbijają one na zielono światło, a tu mam bardzo dużo światła, więc mogłabym mieć czarne oczy, więc w soczewkach siedzę. Lecimy dalej. Dzielnica najwyższego porządku to sektor planety Batu należącej do najwyższego porządku. Możesz tu znaleźć Por Agnona, a także skład droidów, w czymkolwiek są, jeśli poszukujesz towarzysza. A droidy to będzie ten taki śmieszny odkurzacz, co tam zapierdzielał. Chyba odkurzacz ten taki, co zapierdzielał tam za tym bohaterem. No nie wiem, lecimy tu, bo to mi najbardziej zainteresowało, co się stało.
Wytężamy wzrok i czytamy. Podczas pobytu na Batu będziesz korzystać z waluty zwanym sześć do kulisty, galaktycznymi kredytami oraz specjalnego wyposażenia, ale nie martw się, twoje simolony i wyposażenie bezpiecznie czekają w domu. Aby rozpocząć, sprawdź swoją pierwszą misję w panelu kariery, która pomoże ci lepiej zorientować się w okolicy. Witaj na Batu, zaplanuj swój batuański strój w kwaterze. Odśwież się w kwaterze, zamów jedzenie z doku numer 7. Kwatera znajduje się naprzeciwko warsztatu Sawiego na stacji Czarna Iglica. Kliknij wyróżniony budynek i wybierz zaplanuj batuański strój, aby dostosować wygląd swojej simki na czas pobytu na Batu. Okej. Odśwież się w kwaterze. Kwatera znajduje się naprzeciwko warsztatu, to już wiemy. Zamów jedzenie. Dok numer 7 znajduje się na stacji Czarna Iglica w pobliżu Sokoła Millennium. Ten Sokół Millennium, ja nie wiem, czy to było dobre, czy złe, bo jakiś Sokół Millennium kojarzy mi się z Czubaką. Czy jedyną postacią, którą tam kojarzę. Ja powinna tutaj Czubaka biegać. Czemu nie ma Czubaki? Dlaczego nie ma moczu? Kto mnie przebrał tak brzydko? Nie, MC Command Center, lecimy. Ja sobie wypraszam, ja sobie stworzyłam już piękny strój. No, proszę mnie tutaj nie przebierać. O, wyglądam dużo lepiej. Dobra, czyli ja jestem w złym miejscu, ale ładnie to wygląda. Dobra, czy to jest konwersja czegoś, co już znam z The Sims, czy nie? Nie, teraz widzę od nowa tworzone otoczenie. O, jakie ładne! Dobra, jedyne co mnie ratuje w tym, to, że miałam tę grę od EA, która teraz wychodziła, Fallen, Jedi Fallen, coś tam, i tę grę, w sensie nie tyle ja grałam, co grał mój chłopak Damian, no i ja tam sobie siedziałam przy nim i patrzyłam, ponieważ jak mówię, ja nie jestem fanką Star Warsów, on bardziej może jest zorientowany w tym temacie, i powiem wam, że to jest mniej kolorowe niż tamto. Czemu to jest mniej kolorowe niż tamto? Ja chciałabym takie ładne jak tamto, ale przynajmniej mam wodospady. Szkoda, że nie możemy tutaj skakać po tych skałach. I czemu tych skał nie ma w The Bugu? EA? Chyba, że ja źle wpisałam kod i nie widziałam. Ja chcę te skały w The Bugu. Wiecie, jak mi się one by przydały do budowy? O matko, ale bym odwaliła piękne rzeczy. Nie wiem, ale są piękne te skały. Chciałabym, żeby były. Naprawdę ładnie wyglądają. Dobra, przegląd otoczenia jest zrobiony. To was pewnie najmniej interesuje w przeciwieństwie do rozgrywki, więc lecimy do tej iglicy. Widzę, że nawet ekran ładowania jest tutaj zupełnie inny, ale trochę się przycina. I też pytanie, czy ze względu na to, że to jest mój komputer taki biedny, czy... Wiecie co? Jak ktoś jest fanem, to teraz pewnie w tej chwili piszczy. I takie... Ja bym tutaj usłyszała, nie wiem, Heroes Come Back z Naruto, no to wiadomo, też bym piszcza. Co ja mam z tym Naruto w ogóle? Ja jestem w Star Warsach, a ciągle gadam o Naruto. Kurde, aha, żebym przypadkiem się nie pomyliła, to mam podkreślone na niebiesko, gdzie mam iść. Dobra, kochani, na początek rzut pierwszy taki na to wszystko. Wygląda to ładnie. Mniej więcej coś takiego kojarzę. A czekajcie, byłam w kinie na jednych Star Warsach ostatnio. Nawet na dwóch może. Takich współczesnych już, ale tych takich klasycznych nie znam, a to pewnie się do klasycznych odnosi. W ogóle no, wygląda mi jak golf niebieski. No to to jest ten Sokół Millennium, tak? To jest ten statek taki. Nie wiem, jak mówię, cały czas mi się z Czubaką to kojarzy. Ten odcinek będzie pod takim tytułem, powinien być Czubaka i Naruto, co mają ze sobą wspólnego? Mianowicie to, że to jest jedna rzecz, którą Scarlett kojarzy. Odśwież się, no to lecimy się odświeżyć. Musimy wypełnić te zadanie. Ciekawe, na ile czasu jest ten gameplay. Ja dzisiaj będę siedziała i w to gra cały dzień. Więc nie będzie purchlaków, nie będziemy się płodzić. Wiem, że będzie wam smutno niektórym z tego powodu. Ludzie lubią purchlaczki w Simsach, ale to, wiecie, Star Wars i te sprawy. Zaplanuj strój. Nie chcę zmieniać stroju. A mogę wejść i wyjść i potwierdzić i nie muszę nic z tym robić? No co wy mi tutaj dajecie? Oh, fuck, no to pojechałam. Ja tak nie chcę. Ja tutaj oczu nie mam dobrych. Ja muszę mieć dobre oczy. Stacji Czarnej Iglicy w pobliżu Sokoła Millennium. Czyli to jest dok numer 7. Ale nie mówcie mi, że to są takie puste lokacje, do których ja nie wejdę. Jeśli tak będzie, to będzie taki minus. W ogóle nie wiem, gdzie ja jestem.
I w chy to jest takie jaśniejsze, żeby przypadkiem ktoś tak nieogarnięty jak ja wiedział, że o, tu musisz kliknąć, to jest grywalne. W to kliknij, Scarlett, tu wejdziesz. Jezus, myślałam, że to jakaś postać, wiecie, jakaś rzeźba czy coś, ja to kurde nie wiem. Lampa jakaś taka. Ale też fajne, czemu jej nie ma w debugu? Czy ja źle coś zdebugowałam? Mistrz kuchni ciasteczko prowadzi słynny na całą galaktykę gastronomiczny biznes. W tej chwili podaję ci swoje wyjątkowe danie w doku numer 7. Nie będę czytać tych nazw, nie chcę tego, że tak powiem, brzydko gwałcić. Przepraszam, nie chcę po prostu, bo ja wiem, jakbym ja oglądała czyjąś recenzję jakiegoś First Looka z Naruto i ktoś by mi gwałcił te nazwy, to by mnie po prostu tak... Wiecie. Więc nie, nie będę. Znaczy, tyle ile będę musiała, to tyle będę. Tyle zatkacie uszy. Widzę, że są nieprzetłumaczone nazwy dań. To jest niegrywalne. To jest niefajne. Nie. Duży minus. Oj, duży minus. Zapytaj o ruch oporu, kliknij simów na batu i pytaj o ruch oporu. Zostaw to jedzenie i... hej, typie, miałeś mi opowiedzieć o ruchu oporu i tych innych rzeczach. Najwyższy porządek, ruch oporu... łajdaków. O! Kobieta z Rasenganem. Sorry. Jezus, to jest chyba najgłupsza recenzja na całym polskim SimsTubie. Czekajcie, co on mi powiedział? Jeżeli chcesz się czegoś dowiedzieć o najwyższym porządku, powinnaś porozmawiać z kim? Co to jest por? Porucznik? Czy ja jestem takim debilem, że ja takich rzeczy nie wiem? Idę sprawdzić. A mi się wydaje, że porucznik. Ale potem, żeby nie było. Porucznik, tak, widzicie. Niby wykształcone studia skończyło, a takich banalnych rzeczy nie wiem. Powinnaś porozmawiać z... znajdziesz go w kwaterze najwyższego porządku. No dzięki. Super informacja! Gdyby było mi wiadomo, gdzie się znajdują kredyty, wyzbywałyby mi się z kieszeni. Doszły mnie słuchy, że ukrywają się w lesie, ale to nic pewnego. Hondo. O! Ci, co myślałam, że są dobrzy, ale nie są. Właściwie, oni są fajni. W sensie, takie mają kombinezonki fajne. Takie czyste. Nie są tacy brudni. Tak zawsze jak oglądałam... razem z moją mamą oczywiście. Pozdrawiam mamę. Bo Władca Pierścieni, tak. I tam jest Aragorn, nie? On zawsze był taki brudny. A w sensie taki, że uwalony takim ziemią wszystkim, spocony taki, nie? Ale Legolas zawsze taki czysty. To na tej zasadzie on jest taki czysty jak Legolas. A tutaj... nie mogę zapytać o to drugie? No nie mogę. Aha, bo to ruch oporu jest. No to gdzie o ruch oporu pytać? Oni są przeciw ruchom... O, czy coś jest grywalnego? O, to mnie... To mnie zainteresowało. To wygląda zarąbiście. Cokolwiek to jest. Ten odkurzacz. Fajne to. W sensie to, wnętrze. Fajne. Mogę sobie przykopiać do normalnego otoczenia? Podoba mi się ten bar, jest taki w moim klimacie. Fabryczno-industrialno-brudnym. Tutaj narzekam, że Legolas był czysty, a Aragorn brudny, a tutaj mówię, że brudne lubię, nie?
O, ze skrajności w skrajność. Czyli to są takie wstępne informacje, które zdobyliśmy. Widzę, że już ukończyliśmy zadanie. Nic z niego nie zrozumiałam. Nie wiem, każą mi z kimś rozmawiać, gdzieś tam rozmawiać, nie wiem gdzie rozmawiać, nie wiem po co rozmawiać, nie wiem dlaczego rozmawiać. Ale podoba mi się ten kosmita. Fajny jest. Wygląda na fajnego kosmitę. Ja lubię takich kosmitów. A czekajcie, była jeszcze taka gra jedna, którą kojarzę ze Star Warsami. Też Damian w to grał. Może Damian powinien to recenzować, nie? Ja powinien tutaj siedzieć koło mnie, gdyby się to, że się wstydzi. Czekajcie, co on to jeszcze grał? Nie przypomnę sobie, ale kojarzę tę postać z tego. Także coś jeszcze było. A, to jest to, z kim mi kazali, ta Honda Clivic, czy coś w tym stylu. Cześć, Honda. Z tutaj łajdaków. Kazali mi z tą Hondą rozmawiać. Hondo. A też jakby twarz znajoma. Żeby dobrze kogoś poznać, co masz do stracenia, może zyskasz nowego przyjaciela, tak czy siak. Czas gry będzie uprzyjemniać ci moja przystojna twarz. Nie wiem, ja mam wrażenie, że ja te postacie wszystkie znam. Mam takiego laga mózgu, bo nie wiem, o co w tym chodzi, nie wiem, co to jest, nie wiem po co, dlaczego, jak długo, ale ja to wszystko kojarzę. Takie nie wiem. Mogę zagrać, nie wiem. Okej. Okay. To tu? Przy tych stołach? Mam go pokonać? W tym czymś, a to jest jakiś hazard, podejrzewam. No jest to klimatyczne, jest. Łajdacy, haha, to już czytałam. Ja to przyspieszę, żeby zobaczyć, czy my go pokonamy. To jest takie ekspresowe. A, bo tu mamy pieniądze dodatkowe. Co, pokonam go? Czy zbankrutuję? A jest jakiś kod na te pieniądze dziwny? Wiecie, co jest głupie? Jezus, te moje szybkie myśli, kocham to. Właśnie sobie to teraz uświadomiłem. Siedzę, patrzę na to, patrzę hajs, myślę sobie... Okej, ale dlaczego nie ma tutaj działki mieszkalnej? Czemu nie jest to zrobione tak, jak było w Abracadabrze The Sims 1? Hmm? Tam były Magimony, o ile dobrze pamiętam. I za Magimony można było kupić sobie domek w dzielnicy magii. I sobie go rozbudowywać i sobie żyć. To powinno być to samo też tu. W chy tak nie jest, nie wiem. Ale byłoby to zdecydowanie fajniejsze. Nie wiem, co robię. Nie wiem, po co to robię. Nie wiem, dlaczego to robię, ale robię. Misja ukończona. Dobra gra, przyjaciółko. Oczywiście dostałeś ode mnie fory. Wiesz, dzięki twojej pomocy mogę zgarnąć trochę kredytów. Tobie, rzecz jasna, też coś skapnie. Misja ukończona. Nagrody 400... piorunków. Reputacja łajdaków. Aby otrzymać kolejną misję, porozmawiaj z... Ta reputacja to też w trójce była, nie? W tych trzech chyba takich jakichś ważniakach i czymś jeszcze. No to dobra, poznałam tych łajdaków, więc wypadałoby teraz poznać dalej kolejne postać. Co to jest? Znajdujemy się w kolejnej lokalizacji, która wygląda jak kontynuacja tamtej lokalizacji. Czy one są jakoś tak połączone wizualnie? O, są, okej. Okay. Czyli mamy to podzielone na dwie części. I czy ja coś tutaj mam do zrobienia? Gdzieś mogę wejść, coś mogę kliknąć? Nie wiem. Są tu jacyś ludzie? Z którymi ja mogę pogadać? Zamów jedzenie lub napój, targuj się. Co to jest to wszystko? Kup zabawki i złom. Fajne są te kamyki tutaj, przy drodze. Nie wiem... To co? To nie jest złe czasem?
Chyba to są złe statki. O, kogoś tutaj mamy. Najwyższy porządek. I to jest jakiś... ten Agnon. Poproś o pokazanie misji. Metalowy złom, stereo, zabawkowa jednostka. O, to jest ten odkurzacz z tego. Z filmu, tak? Umieść w świecie? Czuję się jak dziecko we mgle. Nie lubię czuć się jak dziecko we mgle. Nie wiem, co chodzi w ogóle. Czarna Iglica, obywatele muszą wiedzieć, że wszystko, co robimy, jest dla ich dobra. Współpraca z nimi leży w ich interesie. Zadaj mi raport, gdy skończysz rozmawiać z miejscowymi. On co, on taki mały? Nie wiem, o co chodzi. Siej propagandę najwyższego porządku? Ja nie chcę siać propagandy. Analizuj schematy ruchu oporu, obejrzyj podręcznik. Zaraz tam pójdziemy w to drugie miejsce. I... ej, ale to jest głupie. W sensie, pamiętam jak w The Sims 3, w podróżach, trzeba było kogoś przekonywać do swojej racji, to trzeba było najpierw nabić znajomość z tym kimś, żeby ten ktoś nas posłuchał. A tutaj klikniecie dowolnego Sima, który idzie, siejecie propagandę i już macie misję wykonaną. To, i to tyle? Serio? Ale jest pewna rzecz, którą zauważam od razu, tutaj zupełnie inaczej Simowie funkcjonują na tym otoczeniu. W sensie niby chodzą, poprzyj najwyższy porządek, poprzyj ruch oporu. Walka ruch oporu z najwyższym porządkiem dotarła na Batu. Ruch oporu podąża za swą wizją wolności, podczas gdy najwyższy porządek chce rozszerzyć swoją kontrolę. Ale ruch oporu to co? Ja się będę tym mieczem... świecącym napierdzielać, to ja chcę się mieczem świecącym napierdzielać. Gdzie jest ten miecz? Chyba całe Star Wars to ten miecz, nie? Jedi. Yoda. Ten śmieszny taki, stary. Dziwnie mówiący. Ja chcę ruch oporu. Ja chcę być Jediem. Widzę jaskinie na Batu. Jedi nie są jakoś z jaskiniami związani? Też coś mi się jakieś Jedi, jaskinia, nie wiem. Jakaś wyspa. Jezus, ja po prostu chcę widzieć miny osób, które to znają i oglądają ten odcinek. Naprawdę, chcę zobaczyć ich miny na te moje komentarze. Nie wiem, jakoś Jedi mi się z jaskinią kojarzy. Nie wiem, dlaczego mi się z jaskinią kojarzy. Jakimiś wodospadami, też nie wiem dlaczego. A ta muzyczka mogłaby grać cały czas, bo ona fajna jest. I ta muzyka też mi się skądś kojarzy. Ja nie chcę być propagandą. Jeżeli tam jest propaganda, ja mam dość propagandy w życiu swoim, więc dość. Ale czym są te droidy? I czy co one mają nam dawać? Cześć, typie. Ruch oporu. Gdzie jest szefostwo ruchu oporu? Ja chcę być Jediem. Daj mi bycie Jedi'a. A, to ona jest od Jedi'ów, tak? Nie, nie, ona nie jest od Jedi'ów, ale tą waj kojarzę. Ruch oporu. Chodź, idziemy do niej. Nie wiem, czy ona jest waj. Waj, bo... cały czas będę, nie wiem, czy ona jest, nie wiem, czy ona jest. Wystarczyłoby wziąć telefon i to kurde sprawdzić! A nie, nie wiem, czy ona jest, a może jest, a może nie jest. A może cholera wie co? Gdzie ona jest?
O, widzicie? Mówiłam, że jakieś wodospady i woda mi się z Jediami kojarzy. No i jest wodospady i woda. Pewnie w większości miejsc tutaj są wodospady i woda. Ruch oporu. Przyjazne powitanie. Przyjazne powitanie to jest przedstawienie się. Czemu ja się nie mogę przedstawić? Nikt ze mną nie chce rozmawiać. Anulują mi się interakcje. Przyjazne powitanie. I tu też typ jest do przyjaznego powitania. Co, ja mogę wbić do ich kliówki? Siemalo! Ja też z tych przeciwstawiających się mogę do was dołączyć. I co, i to tyle? Rozmawia o strategii rekrutacji. Rozmawiaj o mocy. Ja chcę być zrekrutowana do Jediów. Ja chcę miecz. Ja nie wiem, o kim ja rozmawiam. To Sabatsu, czy cokolwiek, to mi się kojarzy z sałatką jakąś. To. A to jest ktoś. Ja chyba go spotkałam tu przed chwilą, nie? Jezus, przepraszam. Co to? Wygląda jak Bill Gates. Jeżeli są tu fani Star Wars, to chcę tylko powiedzieć, że wszystkie moje głupie żarty nie wynikają z tego, że się naśmiewam z waszych upodobań waszego filmu, a raczej z mojej niewiedzy, która powoduje, że... Nie wiem, o co chodzi. Gdzie jest jaskinia Batu? Jaskinia Batu to musi być coś. Musi być coś z tym mieczem Jediowym. O, a to też... A nie, a to nie była... To nie była Czubaka czasem? Coś mi się kojarzy, że Czubaka... Bo Czubaka w jakimś samolocie popierdzielała w kosmosie. Czubaka była fajna. W sensie słodka. W sensie nie wiem co, ale... O, można spać. Dobra, to ja sobie muszę kot machnąć, bo ja nie chcę spać i tracić czasu. O. Reputacja na Batu. Nie, no aż tak to nie będzie. W sensie nie mam czasu na jedzenie i spanie, kiedy szukam swojego miecza Jediowego. Aha. No dobra, mogli jeszcze to innym kolorem zrobić? Dla takich lam jak ja. Really? Kolejne widmo. Miejsce. Przynajmniej gwiazdy ładne będą do cutsceny w pomyłkach. Dobra. Można było poczekać. No czy te dwa księżyce? To się w Photoshopie wymarzy. Ja nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Wykonaj dwie misje dla ruchu oporu. I to u tej i tej? Ona ma mi dać jakieś misje? Batu? Kto ma mi dać misję? Możliwe jest po zapytaniu o ruch oporu dowolnego członka ruchu oporu, a następnie wykonaniu na nim interakcji rozpalona iskra. Nie wiem co to było, nie wiem po co to było, ale... Ale jest. I co? I rozpalona iskra! Jest rozpalona iskra? Gdzie jest rozpalona iskra? Wierzę, że chcesz zrobić coś dobrego dla obywateli Batu, gdy podasz któremuś z członków ruchu oporu hasło rozpalona iskra! Podzieli się z tobą ważnymi informacjami. No to elo! Rozpalona iskra! Daj mi informację. Wiem, że jestem cringe'owa, nie musicie mi tego pisać. Jestem cringe'owa niczym wiz pomyłek. Nie bez powodu! Pewna grupa mogłaby skorzystać z twojej pomocy, jednak muszę mieć pewność, że podzielasz nasze idee. Zacznij od obserwacji żołnierzy najwyższego porządku i wróć z gotowym raportem. Ta przygrywka gitarowa jest taka... Mrrr. Dla mnie jako fana metalu to... Nie, bez kozery, popierdzielam po raz sety na nagraniach w Iron Maiden, czego pewnie nie zobaczycie. Bo pewnie mikrofon mnie zasłania. Czyli ja te niebiałe puszki muszę teraz obserwować. W sensie puszki, te w kombinezonkach takich swoją drogą, to jest lateks? Czy to taka zbroja jest? Bo w sensie, wiecie, tak ciepło chyba w tym, nie? Tyłek się poci. Niewygodnie. Ale zaraz, no ja się z nimi przywitam i to już jest traktowane jako porozmawiaj? Ale przecież to można przejść jednym kliknięciem od razu. Nie ma jakichś, nie wiem, innych dodatkowych dziwnych rzeczy?
No nie wiem. Tak wiecie, to chociaż trochę wysiłku, bo tak to ja tylko chodzę i klikam, i przyspieszam, i na przyspieszeniu, i na przyspieszeniu. Jakaj ta jest bliżej? Kimkolwiek ty jesteś. O, widzicie? I już. I złóż raport. Ile mi to zajęło? Raptem chyba z 5 minut. Dobra, idziemy do lasu. Ale widzicie, coś musi być na rzeczy, dlatego że tutaj jest ten statek, tu jest ten statek, a tu jest ten statek, czyli każdy ma swój statek, co też jest dobre. By ludzie wiedzieli. Ten dobry, ten mniej dobry, a ten niedobry. Gdzie jest dalej Czubaka, się pytam. Czubaka! Ale nie wiem, czy nie ma Czubaki. Wszyscy są, nie ma Czubaki. Tak być nie może. Już raport dowolnemu, czyli muszę... Nawet nie muszę pytać, ej, czy ty jesteś zakonspirowanym członkiem, czy też nie? Po prostu jedziesz i jadasz, pojadasz. O co chodzi? Ale gdzie jest miecz świetlny? Ja chcę być Jediem! Jak się jest Jediem w Star Warsach? Trzeba się urodzić Jediem? To jakoś w genach przechodzi? Nie wiem. Ten czarny ma być moim ojcem, żebym mogła być Jediem? Nie wiem. Czyli co, będziemy kończyć ten odcinek? Chyba nie będę dzisiaj cały dzień nad tym siedzieć, jeszcze nagram sobie dziesięciolecia. Ale tu było coś, wyzwij na pojedynek Jediów. Ja chcę być Jediem. No po co innego się tutaj siedzi, jak... O, widzicie. Czy ja muszę sobie kupić dopiero miecz świetlny, żeby być Jediem? Jest różowy Jedi? Wszystkie są w tym samym tym. Władza i kontrola, niezłomność, bezpieczeństwo, elegancja, sprawiedliwość. A to ja chcę jakieś żywioły. I chcę gablotkę. I co? A tu też mam coś. To jest próbnik komputerowy. Nie wiem, skąd mam ten kryształ, ale... No i na to czekałam przez cały ten nieszczęsny odcinek. Ja chcę być Jediem z diastemą, bo sama mam diastemę. Chcę być Jediem z diastemą. No! Boże drogi! I to tyle? A to nie muszę przejść jakiegoś treningu? Z wodospadami? Co ja mam z tymi wodospadami? Nie, coś mi wyjaśni, dlaczego mi się jakieś skały i wodospady z Jediami kojarzą? A to Sith mi się też podoba, to chyba było złe, nie? Zły Jedi to Sith? Też coś mi się kojarzy. Dobra, wiecie co? Koniec tej cringe'owy na dziś. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Facebook, Instagram jak zawsze dla was w opisie, jeżeli chcecie zostać wspierającymi mój kanał i mieć dostęp do różnych bonusów, to wszystkie informacje znajdziecie w opisie. Zachęcam bardzo serdecznie. Dziękuję oczywiście wszystkim wspierającym. Dziękuję wam oglądającym moje materiały. Dziękuję za wszystkie łapki, komentarze. Dzielcie się swoją opinią. Jestem ciekawa, co wy o tym wszystkim sądzicie. Także, kochani. O, śmieci. Dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach na moim kanale. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!